Halo, halo. Witamy w nowym roku. Ania i Hania. Zobaczcie, jak Hania urosła. Powiem Wam, że od ostatniego nagrywania minęło chyba z 2 tygodnie, może nawet 3, czy coś takiego, bo wiadomo, musiałam to wszystko poukładać, wgrać na YouTube'a i tak dalej, więc możliwe, że minęły 3 tygodnie, odkąd ostatnio widzieliście Hanię. Tak się zmieniła. Bardzo urosła Hania. Właśnie muszę zrobić generalny przegląd wszystkich jej ubrań, popakować to, co jest za małe. Ty siebie tam widzisz. O, zobaczcie, zobaczcie, jak ona wstaje. Posłuchania jest niemożliwa, jeżeli chodzi właśnie o takie stawanie na nogi. Bardzo jest silna. Ona najlepiej to już by biegała. I powiem Wam, jak ją kładziemy na... A kuku! Tak się chowasz głowę? Tak? Na bok chowasz się? Jak ją właśnie stawiamy na podłodze, to ona normalnie tymi nogami tak przybiera, jakby miała biegać. A kuku, gdzie jest Hania? Ona chyba zauważyła, że właśnie widzi siebie w kamerze. Znaczy, na pewno widzi siebie w kamerze. O! A kuku! Co to? Ty się sama chowasz? A! Śmieszek, jesteś mały. Już tak kilka razy zrobiłaś, nie? Chowasz się? Ja się nie mogę skupić na mówieniu! Hania! Dobra, chodź tu, na tą stronę. No co? Dziku mały. O czym to ja właśnie mówiłam? Już zapomniałam, z racji tego, że właśnie skupiam się na Hani. Hania mega urosła, muszę zrobić przegląd jej ubrań, bo no jest długa, mega długa. Te leginsy już są na przedział wiekowy 6 do 9 miesięcy i są po prostu idealne. Ten sweterek tak naprawdę jest na 3 do 6, ale no już wszystko jest takie po prostu na styk. No co ty robisz? I ojej, nawet nie wiem, od czego zacząć, jak minęły nam ostatnie 2 czy tam 3 nawet tygodnie od ostatniego nagrywania, bo mega dużo rzeczy się działo. Mieliśmy gości i z mojej strony rodziny, i z Artura. Było święta Bożego Narodzenia, mieliśmy dom pełen ludzi. Były też Sylwester. W Sylwestra Hania miała chrzciny. W ciągu dnia oczywiście, a wieczorem była tutaj impreza właśnie dla wszystkich. Tutaj zorganizowaliśmy u nas w domu, także bardzo dużo się działo. Ja bardzo panikowałam, że w ogóle nie zdążę z niczym, ze sprzątaniem, zakupami, z gotowaniem i tak dalej przed świętami. Ale powiem Wam, że wszystko się udało. Teraz jak już jest po wszystkim, to... to bardzo się cieszę, no, że tak wyszło, że wszyscy przyjechali, że spędziliśmy razem ten czas, że były te Hani chrzciny, które też super wypaliły. Wszystko, o wszystkim Wam opowiem oczywiście. I ja tak mam zawsze. Jak mam przygotować jakąś imprezę, coś ważnego w życiu się dzieje, to ja bardzo panikuję, bardzo się boję, że nie zdążę na czas, że coś nie wypali, o czymś zapomnę i tak dalej, że ktoś będzie niezadowolony, a potem okazuje się, że jednak wszystko jest w porządku, wszyscy są zadowoleni wyłącznie ze mną i teraz też tak jest. Jedyne, co mi doskwiera, no to mega przemęczenie. Może po mnie tego nie widać, ale powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zmęczona, bardzo chciałabym się właśnie wyspać i zregenerować, pospać. No, gdzie chcesz iść? Pospać cały dzień, no marzy mi się coś takiego. Odkąd goście wyjechali, a tak naprawdę ostatnia tura wyjechała wczoraj, nie miałam czasu po prostu jeszcze na żadną regenerację. Były takie noce, kiedy spałam przed po 4 godziny. Pomimo tego, że wszyscy mi pomagali i tak jak Wam powiedziałam, że ogólnie rzecz biorąc, ja nie lubię, jak goście do mnie przyjeżdżają i na przykład kręcą mi się po kuchni, tak? Ktoś coś zrobił, tam nie wiem, pomiesza w garnkach, ktoś tam zmywa, ktoś tam coś wyjmuje i ogólnie rzecz biorąc, ja tego nie lubię. Tak teraz, powiem Wam, pierwszy raz w życiu bardzo mi się to spodobało. Byłam taka po prostu, jak ktoś tylko mówi, wiesz co, ja poznoszę naczynia, pozmywam czy coś, ja byłam od razu, nie ma problemu.
I dałam po prostu moim gościom pole do popisu, niech pomagają, niech robią, bo po prostu było nas za dużo bym musiała wziąć na siebie, no a wiadomo, mając takie małe dziecko, to było po prostu niemożliwe. Jeżeli chodzi o Hani, w ogóle ten cały harmider, te dwa tygodnie, przez które mieliśmy gości, powiem Wam, że Hania była trochę rozregulowana, to znaczy ona przychodziła 6 wieczór, ona chciała iść spać, kładliśmy ją, ale z racji tego, że był dom pełen gości, były dzieci, wiadomo jak to dzieci, tak, grają, skaczą, biegają, co chwilę dorośli, ale cicho, cicho, bo Hania śpi, to mimo wszystko Hania się po prostu cały czas budziła, płakała i noce były dosyć ciężkie, bo ona potrafiła się naprawdę z takim okropnym płaczem obudzić i to był taki płacz właśnie przemęczenia, ona chciała spać, ale za dużo bodźców było w ciągu dnia, wiecie, ciągle ktoś ją miał na rękach, ciągle gdzieś jeździliśmy, zwiedzaliśmy, bo nie siedzieliśmy tylko tu w Manchesterze, ale jak była tylko piękna właśnie słoneczna pogoda, tak jak jest dzisiaj, to opakowaliśmy się wszyscy w samochody i po prostu wyjeżdżaliśmy za miasto. I z racji tego, że właśnie było dużo osób, to powiem Wam, no mogłam, że tak powiem, to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, odpocząć od własnych dzieci, no bo każdy się nimi zajmował. Mój brat ma 10-letniego, tak jak Adam, między nimi jest tylko 3 miesiące różnicy, więc chłopacy świetnie się sobą zajmowali. Hania, no to wiadomo, no, z rąk do rąk była brana i Hani to bardzo odpowiadało, prawda? Chcesz teraz śpiewać? Nie płakała w ogóle, do każdego szła chętnie. A i znowu się chowasz. Tak? Za każdym razem, jak widzisz siebie w kamerze, to chowasz się. Robiłaś to samo, prawda, z cieciami i wujkami, też tak właśnie robili, w głowę przekręcali, gdzieś tam się chowali i Hania w ten sposób też przekręcała głowę i ich szukała. Także no, następna nowa rzecz. No i tak jak widzicie, Hania stoi, ona uwielbia stać, siedzenie to nie jej bajka. Jak ją kładziemy na brzuchu, to powiem Wam, ona się tak odpycha, tak bierze tyłek wysoko, normalnie jakby miała zaraz raczkować i mi się wydaje, że u Hani to wszystko bardzo szybko pójdzie. Pojawił się też pierwszy ząb u Hani i to w dzień, kiedy Hania kończyła pół roku, pojawił się ten pierwszy ząb. Myśmy się spodziewali tego, że coś może się dziać z zębami z racji tego, że to był dzień, kiedy Hania naprawdę bardzo się śliniła i wszystko brała do ręki. Już była tak sfrustrowana, że całe swoje pięści mega, mega gryzła, była cały czas mokra. No i wieczorem okazało się, że Hania ma pierwszego zęba. Tutaj na dole jedynka, drugi też się lekko przebił, ale jeszcze go tak za bardzo nie widać, natomiast ten jeden to już tak typowo wystaje. Bielutki, malutki ząbek, prawda? Także mamy pierwszego zęba, były chrzciny super, powiem Wam, wyszły, była akurat tego dnia, tego Sylwestra, piękna pogoda, chrzciny też były tylko tak zarezerwowane dla nas, najpierw była msza. Potem było pół godziny przerwy, potem Hania miała chrzcinę i byliśmy jedyną rodziną, która tego dnia chrzciła dziecko, więc wszystko było takie jeden na jeden, no było mega, mega fajne, mega pięknie, ale o tym to Wam opowiem dokładniej później, nie wiem, w tym odcinku albo w następnym zobaczymy. No i co? Prezenty wszyscy dostali, wszyscy byli zadowoleni, myśmy też bardzo dużo rzeczy dostali i powiem Wam, że na chwilę obecną nasz dom to jest... Jakby to powiedzieć? Wiecie co? Wygląda jakby przeszło przez dom tornado. Tutaj nie widzicie tej części, to jest po prostu wszystko wszędzie. Na górze, w każdym pokoju jest wszystko wszędzie. My od 3 dni w ogóle śpimy bez pościeli, bo ja wszystko zdjęłam, prałam. To trzeba poprasować, wszystko poukładać. No mega bałagan jest wszędzie. Chciałabym to ogarnąć. Ale no, dzisiaj Adam pierwszy dzień wrócił do szkoły, mamy 4 stycznia, Artur drugiego już wrócił do pracy, jeszcze jak goście byli, to już musiał wrócić do pracy i nie miałam jeszcze czasu, żeby wszystko poogarniać, a jak on wraca, no to też chcę odpocząć. Jak on spędza czas z dziećmi, to ja na przykład muszę, nie wiem, obiad ugotować, coś tam porobić, kolejne prania nastawić. Tak więc nie mam czasu ani na regenerację, ani na ogarnięcie tego niesamowitego bałaganu. Fluffy, można wiedzieć, coś ty tam znalazł i gryziesz? W
Fluffy coś znalazł, Fluffy coś gryzie, nie wiem, możliwe, że to jakaś Hani zabawka, mam nadzieję, że nie. Nie można tobie ufać, nie? Hania tam patrzy na niego. Hej, ty masz moją zabawkę? Oddawaj ją, panie. Chodź, chodź tu. No, oczywiście, że nie przyjdzie i nie odda. Dorwał coś i koniec. Jeżeli chodzi o nowy rok 2024, powiem wam, że mamy nawet sporo planów i te plany są mega duże. Nie wiem, czy się to wszystko zrealizuje, czy będziemy na tyle odważni, żeby podjąć kroki, ale jeżeli tak, no to wow. Szykują się chyba wielkie, wielkie zmiany. Ale no mam nadzieję, że to wszystko wszystkim wyjdzie na dobre. No oczywiście, jedno z moich postanowień noworocznych zrzucić w końcu wagę i wziąć się za siebie, ale jest ciężko, nie potrafię się zmotywować, ale to chyba też wynika z tego, że moja tarczyca na chwilę obecną działa tak jak działa, wyniki są nie za ciekawe. Pomimo tego, że mieszczę się w tych takich widełkach, to, no, to czuję się zmęczona, nie mam czasu na regenerację, nie mam czasu dla siebie samej coś porobić, tak więc no ciężko po prostu się ogarnąć na chwilę obecną. Mam nadzieję, że to jakoś ruszy z miejsca w przeciągu następnych dni, tygodni. No i co? No i to by było na tyle. Na ten moment widzimy się za chwilę, coś tam dalej wam pokażę, poopowiadam. My sobie właśnie z Hanią w kuchni jesteśmy. Szkoda, że nie nagrałam, po prostu nie pomyślałam, bo jestem po prostu taka zmęczona cały czas. Tak, tak, powiedz wszystkim. Próbowaliśmy banana, prawda? Tak, kupiłam banany, pogniotłam banana. Chciałam właśnie Hani dać jakąś taką przekąskę, bo ona coraz więcej chce jeść, coraz częściej. Ale Hania nie za bardzo z tym bananem, wzdrygała się cały czas i go ciągle wypluwała, coś tam połykała, wtedy się wzdrygała, a resztę wypluwała, spróbowałam nie wiem, z 5 razy i na razie no nie bardzo z bananem. Powiem wam, wczoraj spróbowałam jabłko, ugotowałam je, zrobiłam także takie bardzo słodkie jabłka, 2 czy 3 chyba były, obrałam ze skórki, wyciągnęłam wszystko tam ze środka. Pokroiłam w ćwiartki i ugotowałam w malutkiej ilości wody. Następnie wszystko to ugniotłam bardzo dokładnie widelcem. Podawałam Hani i też nie za bardzo była za jabłkiem, pomimo tego, że było bardzo słodkie. Część zjadła, część wypluwała, ale wydaje mi się, że z jabłkiem poszło je lepiej niż dzisiaj z bananem. Jeżeli chodzi o wszystkie zupki jarzynowe i tak dalej, wszystko je. Warzywa po prostu uwielbia, cokolwiek jej nie ugotuję, bo nadal robię tak, że biorę kilka warzyw, razem je gotuję i następnie blenduję je w tej ugotowanej wodzie. I nieważne co tam wrzucę, jakie warzywa, Hania wszystko chętnie je. Ajajaj. Hania bardzo, powiem wam, też lubi siedzieć w tym krzesełku. Teraz siedzi już coraz częściej. Ma tutaj kocyk i powiem wam, jeżeli ktoś się zastanawia, czy to jest dobry sposób, czy nie, czy tak można, czy nie, to od razu wam mówię tak. Nawet fizjoterapeuci mówią, żeby właśnie dziecko, jak już jest w jakiś sposób gotowy, żeby siadać, a Hania jest, a to żeby właśnie zabezpieczyć kocykiem po obu stronach, żeby dziecko się po prostu nie gibało i może tak gdzieś do 15 minut w ten sposób posiedzieć. A właśnie z racji tego, że ja Hani tutaj podawałam tego banana, a teraz mówię do nas, Fluffy, to Hania sobie jeszcze właśnie tutaj siedzi, bo to dopiero minęło, nie wiem, może z 5 minut. Tam zobaczcie, jest kieliszek, stoi, jak to pokazać, tu kieliszek, słuchajcie, ten kieliszek to jest kieliszek od wina, no on jest potłuczony, muszę go wynieść na dwór do kosza. Ilość kieliszków stłuczonych w te święta, w tego Sylwestra, wiecie co, jest jakaś niemożliwa, nigdy w życiu tyle rzeczy nie było potłuczonych u mnie w domu, a to nie dlatego, że były tutaj jakieś libacje, ludzie pili się, wiecie, kieliszki tłukły, tylko najczęściej właśnie albo w kuchni, przy zmywaniu, albo gdzieś ktoś przez przypadek trącił, albo jakieś dziecko trąciło, po prostu non-stop wszędzie było szkło. A w ogóle te kieliszki są bardzo, bardzo delikatne, nigdy więcej takich kieliszków nie kupię, to jest bardzo, bardzo cieniutkie szkło. I mama powiedziała, nie, więcej nie kupujemy takich kieliszków. No. A ja teraz gotuję zupę pomidorową,
makaron mam nastawiony. Później też wjadą burgery. Jak widzicie, Hania bardzo głośna. Hania zresztą cały czas teraz daje do wiwatu. Ona jest tak głośna, piszczy, krzyczy non-stop. I jak Hania jest przez dłuższą chwilę właśnie taka głośna, to pies zaczyna wyć, szczekać. Więc tak to u nas wygląda. Tak więc zaczęło się właśnie takie przemieszczanie. Hania jest na brzuchu, mocno się odbija, tak jakby chciała już posturaczkować. Ząb wyszedł, rozszerzanie diety nadal trwa, coraz więcej rzeczy jej dajemy i coraz częściej. Bardzo dużo Hania mówi po swojemu, śpiewa, krzyczy i tak dalej. Bardzo interesuje się wszystkim dookoła. Cokolwiek jej się nie położy właśnie tu na tacy czy w bujaczku, co ona wszystko bierze do ręki, do buzi. Lubi właśnie poznawać nowe rzeczy, no i te, które już zna też. Prawda? Bardzo też urosła, więc trzeba wymianę zrobić ubranek. No i co Hanie się jeszcze zmieniło? Nie wiem, włosy też Hani urosły, są o wiele dłuższe niż wcześniej, robią się właśnie takie blond. Także no, czy to tyle? Nie wiem, jak mi się coś jeszcze przypomni, to Wam powiem. Powiem Wam też, że jak jest Hania w swojej wanience, jak ją kąpiemy, to wcześniej było tak, że Artur ją trzymał, ja ją myłam. No i Hania tylko tak się rozglądała na boki, gdzieś tam lekko rączką, a teraz już chce do pozycji siedzącej i macha tymi rękami, chlapie wszędzie dookoła, cieszy się, krzyczy. Także no, w przeciągu kilku tygodni jest bardzo dużo zmian, bardzo dużo się dzieje. I Hania już jest takim po prostu dzieckiem, nie dzidziusiem małym, noworodkiem niemowlaczkiem, tylko po prostu momentami wydaje, że Hania już ma rok. Ale dobra, do zobaczenia znowu za chwilę. Hejka, hejka, mamy piąteczek, już następny dzień, czyli 5 stycznia mamy. Ja się muszę w ogóle zacząć, wiecie, interesować tym vlogowaniem bardziej, bo wszystko zostawiam zawsze na ostatnią minutę, a to tak naprawdę powinno już w niedzielę na rano być opublikowane, tak więc no muszę znaleźć czas, żeby nagrywać. A ciężko jest. Hania w dobrym nastroju, włosy nastroszone, zobaczcie, jakie włosy w ogóle urosły. Wydają się być ciemne, ale tak naprawdę, słuchajcie, są blond, mega blond. Tak jak się w ogóle pod światło patrzy. Co tu się stało? A, jakiś kabel. My sobie jesteśmy teraz na górze. Hania miała prawie 2-godzinną drzemkę i najpierw mój pomysł był taki, że zdrzemnę się razem z nią. No bo czemu nie? O, dziękuję za obsilnienie ręki. Więc myślałam sobie, dobra, zdrzemnę się z Hanią. Ale potem sobie pomyślałam, nie, dobra, położę Hanię, ułożę się koło niej, żeby nie czuła, bo wtedy śpi dłużej. No i poszukam jakiejś pracy, bo mam, słuchajcie, takie parcie, żeby pracować z domu, żeby coś robić, dla jakiejś firmy pracować, no cokolwiek robić, tylko właśnie z domu, przez internet, coś przy komputerze, nie wiem, raz na jakiś czas pojechać gdzieś do biura. No bardzo mam ciśnienie, pomimo tego, że Hania ma pół roku, ale właśnie no, szukam pracy, żeby pracować z domu, nie chcę pracować gdzieś w jakimś miejscu, no bo to by oznaczało tylko jedno, a ty chcesz gwiazdkę, która tu jeszcze wisi, bo to by oznaczało tylko jedno, że Hania musiałaby wyjść wtedy do przedszkola. Hańciu, ja tu gwiazdki jeszcze wiszą. Pozostałości po wszystkich, no, jak to się mówi, dekoracjach oświątecznych, bo my jeszcze wszystkie dekoracje mamy. Anglicy już wszystko pozdejmowali, tak, tu jest nowy rok, wchodzi i oni już wszystko zdejmują. My będziemy zdejmować chyba w ten weekend już. Ale właśnie co do tej pracy. No i tak wiecie, Hania spała i ja szukałam. Znalazłam w sumie coś, co by mi nawet odpowiadało. Praca właśnie przez komputer w domu. Raz w miesiącu tylko trzeba iść do biura, odpykać coś tam. Prowadzą też trening. Jest to też praca dla Urzędu Miasta, więc zaaplikuję i zobaczę, co się stanie. Właśnie w ten weekend mam taką nadzieję, że Artur zajmie się dzieciakami, a ja sobie usiądę, no, stworzę moje nowe CV, bo już, nie wiem, ostatnio 8 lat temu tworzyłam moje CV, więc musi być uaktualnione, napiszę jakiś tam, wiecie, list motywacyjny, czy jak to się tam mówi po polsku, no i złożę, zobaczymy, może mi się uda, wiecie, no, spróbować zawsze można, w pysk mi nikt nie strzeli, jak ja to zawsze mówię.
Także zobaczymy to. Oczywiście do tego te moje makramowe laleczki. Teraz muszę też znaleźć czas, żeby właśnie je porobić, bo chcę. Mam jakieś pomysły w głowie na takie właśnie coś a la walentynkowy podarunek. Tylko wiadomo, no to trzeba mieć też czas, żeby usiąść, żeby to zrobić, żeby potem zdjęcia, żeby to na Facebooka wrzucić i tak dalej, na stronę internetową moją. Zrobić tego reklamę, tak więc no... Jest sporo rzeczy do zrobienia, plus oczywiście dom nadal jest w bałaganie. Zobaczcie, ja tutaj położyłam koc póki co, ale nadal nie mamy pościeli, to już jest piąty dzień, my śpimy bez pościeli. Jest wyprana, ale jeszcze nie jest wyprasowana i nie mam żadnej dodatkowej pościeli, bo z racji tego, że miałam tyle gości, wszystkie pościele były zużyte, wszystkie poduszki, wszystkie kołdry i tak dalej. Pomału, pomału ogarniam chatę, przynajmniej tam na Hani leżaczku teraz, no na tym przebijaku, o tym jest leżaczek przebijak, już zniknęła część rzeczy, bo to było wszystko zawalone wszystkim. I powiem wam zresztą teraz właśnie, jak tak mówię o tym przewijaku, my go bardzo mało kiedy używamy, bo Hania jest po prostu już większa i nasze łóżko jest dosyć wysokie. Jak tak było małe, było inne łóżko, musiałam się bardzo schylać i jak kupiliśmy przewijak, dla mnie to było wtedy wow, super. A to łóżko jest bardzo wysokie, więc mi się nawet wygodnie Hania przewija, jak ją tutaj kładę, zobaczcie. Mój kręgosłup jakoś na tym nie cierpi, aniżeli gdybym miała się, wiecie, tak jakoś nisko. Tak więc zastanawiam się już pomału nad pozbyciem się tego przewijaka i w tamtym miejscu chciałabym zorganizować Hani właśnie jakąś fajną szafę, gdybym miała właśnie wieszaczki, półeczki i tak dalej, bo ona tych ubranek no ma... Nie powiedziałabym coraz więcej, tylko po prostu chciałabym, żeby to było w inny sposób zorganizowane. Tym bardziej, że te ubranka, które ma na wieszaku, są też w mojej szafie razem z moimi rzeczami i mi to absolutnie, absolutnie no nie odpowiada. Co, Hania, co ty tam widzisz? Koparkę, co? No, więc ja teraz czekam na Artura, żeby wrócił z pracy. Przejął oczywiście Hanię, bo to jest taką, wchodzi do domu i ja od razu, proszę, twoje dziecko. Wtedy ja mam taką, no, godzinkę, no nie, mniej, jest 45 minut na to, żeby coś tam szybko ogarnąć. Wtedy po Adama, z powrotem do domu, potem gotowanie obiadu, różne inne rzeczy, tym Hanię spać, no i dalej działanie. Jestem, zobaczcie, Hania chwyta się za paczkę, paczka ze sklepu River Island. Zamówiłam po prostu sobie ubrania. Postanowiłam zrobić wymianę rzeczy w mojej szafie. Paczka jest dosyć spora i ciężka. Powiem wam, że mieli świetne ceny. River Island to jest w ogóle sklep, w którym bardzo mi się podobają ubrania. I powiem wam, pierwszy raz, odkąd mieszkam w Anglii, czyli od prawie 16 lat, zrobiłam właśnie poświąteczne zakupy. Skorzystałam z poświątecznych promocji. A naprawdę było warto, bo za to wszystko, co tutaj jest, a tam jest dosyć sporo rzeczy, zresztą wam wszystko pokażę, zapłaciłam równo 100 funtów z przesyłką, przesyłka była niecałe 5 funtów, a tego tam jest mnóstwo, a oryginalna cena, gdybym chciała kupić przed promocjami, była prawie 300 funtów, bo to mi wszystko pokazywało, wiecie, jak robiłam te zakupy. Tak więc z 300 na 100, no super, tak? 200 funtów w kieszeni, tam jest właśnie tego sporo. I skusiłam się też na sklep Superdry, który ma bardzo fajnie jakościowo ubrania. No sportowe, ale bardzo, bardzo dobre jakościowo. Od nich też zamówiłam, tam znowu zapłaciłam 66 funtów, a wartość tej przesyłki też była prawie 300. Kania próbuje się dorwać. I to do mnie dojdzie chyba za kilka dni, to jest Superdry. River Island doszło dzisiaj, ale ja zrobię jutro rano unpacking. Pokażę wam, co jest w środku, co przyniosłam na siebie. Zobaczycie, co ja tam sobie zamówiłam i zobaczymy, czy w ogóle będę zadowolona z tego, co zamówiłam. A chcę to otworzyć jutro z rana, w sobotę, z racji tego, że robi się ciemno już, jest późno popołudnie i teraz najzwyczajniej w świecie mi się już nie chce, tym bardziej, że za chwilę wychodzę po Adama, wrócę, muszę ogarnąć obiad i tak dalej, więc nie będzie czasu, a chcę też, żeby było dobre światło. Hania, tylko mi tej paczki nie jedz. Także następna klatka to jest otwieranie, przymierzanie i powiedzcie mi, co o tym sądzicie. Dzień dobry, witamy w ten mroźny i mglisty poranek. Tak jak mówię, jestem mglisto
Jest bardzo zimno, jest na minusie. My z Hanią wybieramy się już na spacer. Jest 9 rano, ale jest dosyć ciemno jeszcze. Chyba to jest spowodowane tym właśnie, że jest bardzo ciężka mgła. A jak jest mgła, ten samochód odjedzie. A jak jest mgła, to oznacza to tylko jedno, że będzie później piękna pogoda, słoneczna. I faktycznie sprawdzałam pogodynkę, ma być ładnie, ma być słonecznie i ma być tak przez cały kolejny tydzień. I to oznacza tylko jedno, że w końcu wybiorę się z Hanią w tygodniu po jej paszport do miasta, bo jeszcze tego nie zrobiłam, a on już jest gotowy od jakichś 2 miesięcy do odbioru. Ale zawsze było coś, albo mi się nie chciało, albo pogoda była nie taka i w sumie to chyba był główny powód, bo większość czasu jednak padało. Tak więc w przyszłym tygodniu, słuchajcie, wybieramy się na Manchester i ja zabieram was z wami, a teraz idę na spacer, jak co dzień. Jestem tylko z Hanią, chłopaki śpią i tak też zrobiłam, po prostu zrobiłam ewakuację. Ja rano z Hanią wstałam, nakarmiłam ją, sama zjadłam śniadanie, no i postanowiłam, że zanim Hania włączy swoją śpiewkę i będzie, wiecie, piszczeć, gaworzyć i tak dalej, to ją po prostu spakuję w wózek i pójdziemy na spacer. A Hania jest, słuchajcie, w gondoli z racji tego właśnie, że teraz zimą, jak są takie dni, kiedy jest naprawdę zimno, tak jak dzisiaj na minusie, to ją właśnie opatrzyłam w tej gondoli, żeby jej było fajnie cieplutko, milutko, żeby się mogła tam wyspać, bo jak wiecie, Hania mając już chyba 2 miesiące czy coś takiego, jeździła w spacerówce, oczywiście nie na siedząco, bo nie chciała być w gondoli. No a teraz jej się coś odwiedziało i powiem wam, że za każdym razem, jak ją wkładam do gondoli, to ona się bardzo cieszy, nie ma nic przeciwko, także dobra, idziemy na ten spacer. Wyglądam jak mop, ale kogo to obchodzi? Nikt mnie tu przecież nie zna. Okej, wielki powrót ze spaceru, już po kawie. Musiałam sobie włosy przeprostować. Słuchajcie, nie wiem, o czym ja myślałam rano, ale mgła, no i plus tak czy siak wilgotność duża w Anglii, a dzisiaj wilgotność na dworze 93%. A ja sobie rano umyłam włosy, przeprostowałam, wyszłam na długi spacer, bo ponad godzinę. Jak wróciłam do domu, słuchajcie, to miałam loki, ale wyglądałam jak taki zmokły pies. Przez to, że właśnie była tam mgła, była bardzo duża wilgotność, zresztą nadal taka duża wilgotność jest, to mi te włosy się pokręciły i były mega, mega mokre. Musiałam je przesuszyć sobie suszarką, no po prostu wyglądałam tragicznie. A przesuszyłam je, bo będziemy teraz odpakowywać tą moją paczkę z River Island. No i wiadomo, jak się coś przymierza, to człowiek chce jakoś w miarę wyglądać, tak, nie wiem, no chociażby mieć tak jak ja, maskarę na oczach i włosy umyte i przeprostowane, bo wtedy też się człowiek inaczej czuje, bo jakbym wyglądała jak taki mop i bym nie wiadomo co na siebie założyła, to czułabym się pewnie w tym źle i bym stwierdziła, że dobra, oddaję do sklepu, nie podoba mi się. Hania jest zajęta na macie, piesek na mnie patrzy, myśli pewnie, że coś dla niego. Sama sobie się dziwię, że poczekałam dobę na to, żeby to otworzyć, bo normalnie to ja mam tak, że coś przychodzi i ja to od razu muszę otwierać, także otwieramy. Wczoraj dokładnie sprawdziłam, ile za to zapłaciłam, bo ja wam powiedziałam, że zapłaciłam 100, a tak naprawdę zapłaciłam 105. Ta piątka na końcu to była właśnie ta dostawa, a 100 to była właśnie ta cała przesyłka. Teraz ile rzeczy mamy? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zgadza się? A nie, to jest jakiś retail kod. Dobra. Tak więc odpakowujemy, zobaczymy. Ja większość rzeczy, które zamawiałam, to były właśnie jakieś albo bluzki, albo koszulki z krótkim rękawkiem, bo tego mam najmniej. Więc dobra, trzymam to, idziemy z tym. To jest po prostu taka zwykła podkoszulka. Powiem wam, że dużo rzeczy brałam rozmiar 12, bo kiedyś miałam tak, że ja nadal wchodzę w 10 tutaj na górze, ale powiem wam, że
Kiedyś miałam tak, że lubiłam, żeby wszystko było takie obciśnięte, dopasowane do ciała. Teraz natomiast lubię, jak jest luźne. To jest taka podkoszulka. Po prostu zwykła podkoszulka. O, w ten sposób wygląda. Może nie prezentuję jakoś się świetnie teraz, ale ja to ubiorę i Wam pokażę. No i mam to na sobie, tak jak mówiłam, rozmiar 12. Oryginalna cena 9 funtów i ja Wam tutaj w odpisie napiszę, ile ja za to zapłaciłam. Teraz po przecenie. Trzeba trochę podnieść podnie. Hania będzie dawać czadu, ale zobaczcie. Tak to wygląda. Taka lekko prążkowana. Fajna, podoba mi się. Ja lubię takie podkoszulki. Nie tylko po to, żeby mieć coś pod na przykład bluzą, żeby mi było cieplej, ale też właśnie, żeby marynarkę na to, żeby zarzucić albo jakiś rozpinany sweterek, coś takiego, więc na pewno ze mną zostaje ta podkoszulka. Fajna. Mogłam też zamówić inne kolory, ale no nie wiedziałam, czy będę zadowolona, czy nie, ale spoko, zostaje. Okej, otwieramy następną rzecz. Co to takiego? A, to jest coś z długim rękawem. Hania będzie śpiewać w operze. Dobra, to jest coś takiego. Bardzo cieniutkie. Ale tak jak ja mówię, nie mam nic takiego właśnie jak pod marynarkę, żeby ubrać. Albo jak są właśnie takie cieplejsze dni, pod kurtkę. Oryginalna cena 35 funtów, rozmiar 12. Cena, którą ja zapłaciłam, widzicie tutaj teraz. Dobra, założę na tą podkoszulkę, żeby już było szybciej. Zobaczymy, czy będzie mi się podobać. Co wy o tym są? Maska, ale jakoś tak przyciasnawo się czuję. Może to ma taki być. No i tak to się prezentuje. Wiecie co, wygląda z tego? Chyba musi być przeprasowane. Tutaj na górze mi coś tutaj nie leży. Nie podoba mi się. Ale nie wiem, zobaczę. Zobaczuję. Zobaczę. Hania. Dobra, musiałam Hanię trochę uciszyć. Także widzicie, coś mi tutaj nie tego, ale możliwe, że muszę to po prostu przeprasować. Jeżeli chodzi o długość rękawów, to spoko. Ja tu w ogóle na klęczaka. Ale dobra, przez to, że Hania mi tutaj szaleje, to nie chcę zmieniać pozycji. Ale nawet spoko to wygląda, podoba mi się. Też właśnie w takie prążki. Nie wiem, powiedzcie mi, co o tym myślicie. Tak jak mówiłam, będę musiała przeprasować, zobaczyć, bo tu coś odstaje. Może będzie do zwrotu, może nie. Zobaczymy. Ok, bierzemy kolejną rzecz. Też coś prążkowatego. To jest chyba taka po prostu bluza. Tak, to jest bluza po prostu taka szeroka. Oryginalna cena 28. Ja nigdy w życiu za coś takiego bym nie zapłaciła 28 funtów. Wiecie, na stronie internetowej to wszystko też wygląda fajnie, inaczej na mediach. A jak przychodzi, to też inaczej wygląda, ale dobra, ubieramy, zobaczymy. No dobra, postanowiłam wstać, bo tak na siedząco to nic nie widać. To jest ta bluza, ona jest taka oversize, tak? Jak to teraz są modne te bluzy, powiem Wam, że nie wiem, co o tym sądzić. To na pewno jest coś, co nie jest na jakieś tam wyjścia, tak? To by było bardziej tu po domu, czy tam idę z Hanią na spacer. W ogóle muszę uważać, żeby na Hanię nie wejść. Także tak to wygląda. Wiecie co? Wygodne to jest, nie mogę powiedzieć, ale nie wiem, czy to zostawić, czy chcę to nosić. Nie wiem, co kryje. Kolejna paczka. Dobra, może śmieci na tą stronę. Sweter. Coś takiego bardziej, bym powiedziała, eleganckiego. Coś właśnie pod marynarkę, do jeansów i tak dalej. Oryginalna cena 35, to Wam od razu mówię. Coś takiego. Z takimi świecidełkami, diamencikami, że tak powiem. Też rozmiar 12. Przymierzamy. No już Wam od razu mówię, że gdyby to było tutaj takie dopasowane, a wiem, mówiłam, że nie chcę mieć dopasowanych rzeczy, to by było ok, ale to jest takie, widzicie? Flakowate, że tak powiem. I jakoś mi to nie pasi. Te falbany tutaj. Gdyby to było tak właśnie, o, w ten sposób, to ok, ale że to jest takie właśnie
Zwisające, powiewające, to powiem Wam, że no nie wiem. Tu rękawy wszystko ok. W ogóle bardzo miłe w dotyku, powiem Wam. O, tak to wygląda z bliska. No i ok, właśnie do jakiejś marynarki i tak dalej, do spodni, do jakiegoś tam, nie wiem, wyjścia na obiad czy coś takiego, bo to naprawdę wygląda fajnie, elegancko tak na żywo. Ale ok, kolejna rzecz. Już mi mina, wiecie, więdnie, bo się tak nastawiłam, że o, pozmieniam sobie ubrania, a teraz przymierzam i tak tego nie chcę, tamtego nie chcę, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. No dobra, następna rzecz. To jest bluza sportowa w sumie. Też chyba taka z tych oversize'owych. No widzę, że dwie mnie takie by się zmieściły. Rozmiar, no na pewno też 12 wziąłam. Rozmiar L, czyli large. To oryginalnie 38 funtów. Niech no przymierze, zobaczymy. Tadam! Ok, słuchajcie, wiem, światło tu jest beznadziejne, ale to jest tak wszędzie w całym domu. Ta bluza mi się podoba, jest spoko, jest duża, ale jest taka jakaś fajna, jest miła w dotyku, tu wszystko ok, jest też biała. Ja nigdy nic sobie takiego, wiecie, typowo białego nie kupuję, a lubię białe ubrania. Tu jakieś tam napisy, nawet nie wiem, co tu jest napisane, jak tak to wygląda. Nie wiem, no mi się podoba, jest spoko. Wiecie, do jakichś jeansów, czy tak jak teraz mam spodnie dresowe ubrane, zwykłe, ale idę na spacer, czy gdzieś tam zakładam taką bluzę i nawet spoko. Mam do tego też białe adidasy, więc ta bluza to chyba ze mną zostanie. Następną rzecz bierzemy. Już tylko dwie zostały. Dzisiaj ma przyjść ponoć kolejna przesyłka właśnie do Superdry'a, ale już chyba Wam dzisiaj tego nie będę nagrywać, pokazywać. Nie chcę Was zamęczyć, zanudzić. Ups. Się poprzeklejało, poprzekręcało. Hania, Hania. 28 funtów. Co to? A, koszulka z krótkim rękawkiem. New York, Manhattan. Bardzo mało koszulek z krótkim rękawkiem i stwierdziłam, że właśnie muszę sobie nakupować coś. Także, dobra, przymierzamy, zobaczymy. Wyciąłam kamerę na tą stronę, chyba lepiej światło. Taka to koszulka. Wiecie co, ją na pewno zostawię. Fajna jest. Pokaż się, krzykaczu. No. Na zdrowie. Teraz ty się zauważyłaś w kamerze. Hajaja, jedną skarpetę pani zgubiła. Gdzieś tam. Tak, co my tam na dworzu widzimy. Na rajstopach pocinamy, prawda? Hania, ale wiecie co? Z tym przechylaniem na bok, zobaczcie, ja do końca nie wiem w sumie, czy to jest związane z tym, że Hania na pewno się tak bawi i chowa. Czy może Hania ma jakiś przykurcz mięśni, bo o tym czytałam. Bo ogólnie rzecz biorąc, Hania się bardzo dobrze rozwija i wiecie, ja już zaczęłam jakąś taką mieć rozkminę, że może z Hanią coś jest nie tak. Ale zobaczcie, no. Nie mam pojęcia, czy wasze dzieci, jeżeli macie dzieci, też takie rzeczy robią, ale tu muszę przyznać w sumie rację, że Hania to robi, jak jest kamera włączona. Więc nie za bardzo rozumiem. Bo gdy nie ma kamery i ja tak wiecie, z nią jestem tutaj w domu i tak dalej, trzymam ją, to ona nie robi takich rzeczy. Aczkolwiek, jeżeli trzymam ją właśnie w ten sposób sobie, to ona lubi właśnie na ten jeden bok, na prawy bok, lubi sobie właśnie tak tą głową od czasu do czasu. O, 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 widzicie? Ty wiesz, że tam jesteś, widzisz siebie, prawda? I o, byknęło się. No, nie wiem, co to jest. Po prostu wiecie, ja już zaczynam sobie wmawiać, że z Hanim jest coś nie tak. Mam nadzieję, że to nic takiego. Czytałam o tym też na internecie właśnie. Niektóre mamy pisały, że ich dzieci tak robiły i że potem im to przeszło. Po prostu no tak robiły sobie. Niektóre pisały, że było to związane właśnie z jakimś przykurczem mięśni. Ale ona tak robi, no mówię Wam, jak jest kamera włączona. Fajnie. A jak kamery nie... Widzicie? Nie wiem, ja już sobie pomału zacznę pewnie wymawiać, że z Hanią jest coś nie tak. Chociaż cała reszta z nią jest w porządku. Nie wiem, dajcie mi znać. Ok, jeżeli chodzi o tą bluzkę, to na pewno ją sobie zostawiam. Podoba mi się, pasuje mi i została mi jeszcze jedna rzecz.
A nie, przepraszam, dwie rzeczy mi zostały, dwie koszulki. Więc otwieramy. Fajnie jest to przy mnie. Tak, tak, baw się koszulkami. To też jest koszulka, 22 funty, oryginalna cena. Coś takiego, co tu jest napisane? Collection Moodla coś tam Milan. Okej, dobra, przymierzamy, zobaczymy. Dobra, tak to się prezentuje. Powiem Wam, że ja nigdy sobie żadnych róży nie kupuję. Nic różowego takiego typowo, więc trochę dziwnie się czuję w tym kolorze. W ogóle rozmiar L, a pasuje idealnie. Ten kolor to jest taki, on na żywo wygląda tak, jakby był sprany. Jakby już ta koszulka miała, nie wiem, z 5 lat co najmniej. Ania, zostaw tą folię. No nie wiem, no leży ok. Zastanowię się, czy mam sobie zostawić taką landrynkę różową, czy nie. Dobra, pomyślę. I ostatnia rzecz. Też rozmiar 12, tak jak wszystko. Otwieramy. Nawet nie wiem, co to jest, nie pamiętam. Proszę wyjąć tu z buzi. Nie jemy żadnych śmieci. Byłoby łatwiej, gdyby Artur teraz tutaj w domu był i mógł się nią zająć, ale chłopaków nie ma. Coś takiego. Boże. Nawet nie wiem, że coś takiego zamówiłam. Bo oryginalna cena 24, rozmiar oczywiście 12. Niech no ja to ubiorę i zobaczę, co to w ogóle jest. No dobra, to jest coś takiego. W sumie nie wiem, co o tym sądzić i czym ja się kierowałam, wybierając to. Takie rękawy. Powiem Wam, że to dosyć mocno ta gumka tutaj ściska. Takie nie jest to zbyt komfortowe. No nie wiem. Nie wiem. Niby ok, taka bluzka. Ale... No nie wiem, nie, to chyba nie jest ta moja bajka, te pufiaste rękawy. Zastanowię się. Tak więc taki to był haul zakupowy. Powiem Wam, że teraz jak na to patrzę, to nic takiego uła. Wiadomo, na stronie internetowej. Ja przerwałam mówić, bo po prostu patrzę na nią, co ona robi z tą głową. Się na stronie internetowej zawsze to wszystko coraz lepiej wygląda na modelach. A potem co przychodzi do czego? Człowiek zamawia, płaci i to tak już się nie jest zadowolonym. Ej, Hania, Hania, ty się nakrzepiła. Tak więc, no zobaczę, jeszcze przymierzę przy Arturze, przymierzę drugi raz. Na pewno niektóre rzeczy oddam, bo na pewno mi się nie podobają. Dzień dobry. Co do Hani, właśnie tego jej przekręcania tej głowy. No tak jak mówię, dajcie mi znać, czy kiedyś się z czymś takim spotkałyście, czy nie. Powiem Wam, że jak Adam był mały, bardzo dużo od samego początku robił tak rączkami i stópkami. I powiem Wam, że ja wtedy się zastanawiałam bardzo dużo, czy to jest normalne. Do tego stopnia, że pamiętam, poszłam do lekarza i się właśnie mówiłam, że on siedzi, jak siedzi w wózku, albo w bujaczku, albo w krzesełku, mówię, on cały czas po prostu tymi rączkami i nóżkami. Bo wiecie, ja zaczęłam czytać i bardzo dużo słyszałam opinii, że a to pierwsze sygnały autyzmu i tak dalej. I wiecie, ja zaczęłam się przejmować, tym bardziej też, że Adam bardzo dużo język wytykał, robił coś takiego. I ja po prostu, wiecie, już budowałam sobie wszystko w głowie, że z moim dzieckiem jest najzwyczajniej w świecie coś nie tak. Teraz natomiast, jeżeli chodzi o Hanię i to przekręcanie główki w bok, to zaczęłam czytać, że to nie tyle, że by było napisane, że autyzm czy coś takiego, tylko właśnie było napisane, że Hania może mieć przykurcz mięśni, albo po prostu Hanie mogło się to spodobać, tak jak Adam robił tymi kręciutkimi nóżkami, rączkami, no i to mu dawało jakąś taką tam satysfakcję, tak, lubił to robić, było to fajne według niego, tak Hania może po prostu tą głową kręci na boki. Wymyśliła sobie, że to jest fajne, no i tak sobie robi. Nie wiem, zobaczymy. Chyba na razie to zostawię tak, jak jest. Chyba że Wy macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać. A jak to dłużej potrwa, to nie wiem, zapytam się właśnie pediatry, czy tam właśnie tego health visitor. Zobaczymy, co z tym robić, bo powiem Wam, że tak jak ja się po prostu bawię z Hanią, czy ktokolwiek, tak jak teraz ona na mnie patrzy, ona takich rzeczy nie robi.
patrzy też właśnie prosto w oczy, śmieje się do nas, wiecie, jest bardzo ciekawa wszystkiego, bierze zabawki do ręki, je wszystko, no non stop się rozwija i wszystko z nią jest absolutnie w porządku, prawda, ty dzióbko małe, tylko właśnie od, no nie wiem ilu, może z 5 dni, nie wiem kiedy ona zaczęła to robić, może gdzieś z 20, no tygodnia bym powiedziała, że to robi, gdzieś z 29 grudnia może zaczęła to robić, czyli tydzień temu, w piątek, dajmy na to. I właśnie zaczęła to robić do gości, ale co ja zauważyłam, że właśnie dzieci z nią się tak bawiły, że bardzo dużo, gdzie myśmy wcześniej się z nią jeszcze nie bawili w akuku, a bardzo dużo dzieci właśnie bawiły się z nią akuku i chowali się, a to za drzwiami i gdzieś, i ciągle ktoś tą głową gdzieś machał i nie wiem, czy ona się po prostu nie nauczyła tego i teraz tak robi, bo bardzo dużo właśnie każdy do niej to robił, ona powtarzała, więc nie wiem, czy to jest właśnie kwestia tego, że ona się nauczyła, bo ona wcześniej tego absolutnie nie robiła, czy o co chodzi, ale powiem wam, że Hania uwielbia spać od początku samego na boku. Hania to jest takie dziecko, że ja ją kładę jak najwięcej na plecach, tak na przykład teraz poszliśmy na spacer, Hania była w tej gondoli, spała na plecach, nie było problemu, ale jak jest w łóżeczku, to powiem wam, nawet jak ja ją na plecach położę, to ona sama przekręca się właśnie albo na lewy, albo na prawy bok, wszystko jedno i głowę też kładzie na bok i wręcz ją tak wygina. I ja o tym czytałam i właśnie zastanawiam się, czy to czasem nie ma związku właśnie z przykurczem jakiejś mięśni. No nie wiem. Ale dobra, już nie przynudzam. Jak coś wiecie, to napiszcie. Możecie dać mi rady. Ja nie jestem z tych osób, które się tam, wiecie, poobrażają. Matko, Hania, co ty ze mną robisz? I do następnego razu. W następnym odcinku powiem wam w ogóle o prezentach, jakie Hania dostała, jakie ogólnie rzecz biorąc dostaliśmy. Czy byliśmy zadowoleni, czy nie. Czy się te prezenty sprawdzają, czy nie. Piesek właśnie drapie, muszę mu otworzyć drzwi. Hania musi dostać mleko i za jakiś czas nasze chłopaki wracają, nie? Także trzeba się ogarnąć, bo tu oczywiście bałagan jest. No! Co ty robisz? Bardzo ciekawe. Jeżeli wiecie coś na ten temat, dajcie znać.